Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj różne metody ukorzeniania maranty, ale zanim sobie zobaczymy efekt, czyli mam nadzieję jakieś korzenie, to najpierw sobie zobaczmy, jak to było. Witam z przeszłości! Zostałam poproszona o to, żeby pokazać, jak ukorzeniać marantę, więc pokażę Wam dzisiaj, jak ciąć marantę, gdzie ciąć marantę. I żeby ten filmik nie był taki nudny, pomyślałam sobie, że ukorzenimy ją na trzy różne sposoby, czyli trzema różnymi sposobami. Dzisiaj jest, żeby nie było wątpliwości, 21 lutego. Finał tego filmiku planowo powinien być 4 marca, czyli w jeszcze następny czwartek. Więc generalnie trochę czasu jest i mam nadzieję, że to, co dzisiaj potniemy, 4 marca będziemy już mogli widzieć jakieś tam zalążki korzonków. U niektórych pewnie będzie ich więcej, u niektórych pewnie będzie ich mniej, no ale to już sobie zobaczymy później. No jak widzicie, przyniosłam dwie różne maranty, których, że tak powiem, nie będzie żal mi ciąć, bo tutaj mam swoją ukochaną marantę, której ciąć nie chcę zupełnie, więc pomyślałam sobie, że wezmę to, co mam. No i tak, tutaj mamy marantę wariegatę i to jest dokładnie ta sama maranta, którą mogliśmy oglądać w wielkim teście lampy od Mars Hydro. Jak widzicie, no nie jest z nią tak super, tutaj jakieś suche liście, tam suche liście, tutaj mamy nowy przyrost, który też, że tak powiem, zasusza liście. Generalnie to jest moja wina, bo u tej maranty bardzo szybko kończy się poziom wody i ona po prostu ma sucho, a ja nie ogarniam się w czasie, żeby jej tej wody dolewać, że tak powiem, na czas, więc to wszystko jest moją winą. Te wszystkie właśnie pozasuszane tutaj listki, no to jest tylko i wyłącznie moja wina. Także potniemy ją, ukorzenimy od początku i tak dalej, więc będzie spoko. No i tutaj mamy zieloną, zwykłą marantę, to tam, jak możecie zauważyć, też jakiś suchy liść, tutaj też jakaś sucha końcówka i tu jakaś sucha końcówka, no jest tego tutaj trochę. Takich właśnie moich niewypałów. Ja specjalnie tego nie usuwam, żeby Wam pokazać, że ja też nie jestem idealna i mi też wszystko nie wychodzi. No i tutaj jest ta sama sytuacja jak u tej, że po prostu kiedy zabraknie wody, no to dzieje się tak, jak się dzieje. Jakiś czas temu kilka pań, bardzo słusznie zresztą, poprawiło mnie, że jakby odkażanie, czyszczenie sekatora samą wódką to jest trochę za mało, gdyż wódka ma po prostu 40% i rzadko kiedy zdarza się, żeby miała więcej. To jest bardzo, bardzo słuszna uwaga i ja bardzo dziękuję. I przerzuciłam się z miejsca po prostu na spirytus. To jest zwykły spirytus taki z apteki. To kosztowało bodajże 3 czy 4 złote. No wiecie, po prostu parę złotych tak naprawdę. I teraz odkażam tym. Wódkę, że tak powiem, odstawiłam. Jednak warto jest podkreślić, że kiedy nie będziecie mieli w domu spirytusu, ale będziecie mieli wódkę, no to już lepiej użyć wódki niż nie użyć niczego, bo jakby oczyścić swoje narzędzie do cięcia, no musicie, tak? Wypadałoby to zrobić, no nie wiem, przelać wrzątkiem, no cokolwiek, żebyście nie cięli czymś, co jest brudne, żeby po prostu jakby zminimalizować ryzyko tego, że czymś swoją roślinę zakazicie. Cięcie maranty jest niezwykle proste, bo tak naprawdę na co musimy zwracać uwagę, to na kolanka. I tutaj jak widzicie, kolanko, 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 czyli taka po prostu wypustka, która autentycznie wygląda jak kolanko, prawda? No i generalnie to, co trzeba zrobić, to trzeba odciąć roślinę po prostu pod kolankiem. Ja zawsze staram się to robić, że tak powiem, jak najdłużej, żeby mieć po prostu tutaj ewentualny zapas, żeby coś jeszcze odciąć na wypadek, gdyby coś mi tam chciało podgniwać. Rzadko tak mi się dzieje, ale wiecie, rezerwa zawsze jest dobra. Lepiej mieć tę rezerwę niż jej nie mieć i potem, kurczę, stracić całą roślinkę. Ja tą marantę przetnę właśnie w tym miejscu, mimo że to będzie dość duży kawałek, bo taki, i widzę tutaj jeszcze bardzo dużo innych miejsc do cięcia, ale podoba mi się tutaj. O, więc utnę tutaj. Dobra. I pierwszy kawałek już mamy. I lecimy dalej. No i tutaj znowu, jak widzicie, ta sama sytuacja. Tutaj kolanko, znów tutaj kolanko, tu kolejne kolanko, tu kolanko. No i tych kolanek jest tutaj bardzo, bardzo dużo, więc teraz utniemy kolejny kawałek i myślę, że utnę go po prostu tutaj. Patrzę to wszystko przez kamerę, dlatego tak koślawo ręce mi chodzą. O, okej, czyli już mamy kolejny kawałek. A może znajdziemy drugi szczyt? Bo tutaj powinien być jeszcze drugi szczyt. O, jest, tutaj, no właśnie. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. No tutaj też to wygląda bardzo fajnie. Tylko tutaj jakby to uciąć, żeby to było jakoś tak dobrze. Dobra, utnę to po prostu tutaj w tym miejscu. O, taki zapas sobie zostawię.
jaka ja jestem dzisiaj niezgrabna. O kurde. O, tutaj bardzo fajnie widać te kolanka. Pokazuję jeszcze raz, tak? To są kolanka i właśnie z takich kolanek będą wychodzić korzenie. Ile my tych kawałków już tutaj mamy? Raz, dwa, trzy. Ok, czyli już jest tyle, ile chciałam. Ale dobra, utnijmy może coś jeszcze. Może coś jeszcze utnijmy. Ok, może utnę tutaj. Bo tu jest taki długi kawałek, to by było mi to wygodnie nawet włożyć. To utnijmy tutaj. No, tak to teraz właśnie wygląda. Dużo tych suszków, ogarnę to za chwilę, a teraz jeszcze zajmijmy się tą drugą marantą. U tej maranty oczywiście również kolanka są. Tutaj jest kolanko, tutaj jest kolanko. I tak myślę właśnie, że skorzystam z tego całego przyrostu i ciachnę tu. Czyli pod kolankiem ja po prostu robię dużo większy zapas, ale tak naprawdę można by było uciąć dużo, dużo bliżej. Ja wolę zapas mieć dużo większy, więc ciachnę tu i mamy już kolejny kawałek. A gdzie jest kolejny szczyt? No, tutaj sytuacja wygląda już troszeczkę gorzej, bo jest tak pozakręcana, że musiałabym uciąć ją tu tak naprawdę, żeby było mi wygodnie. Więc wrócę może tutaj z powrotem do tego kawałka. Przebieraj, wybieraj, kurczę, ile ofert. Okej. Czyli utnę tutaj. Tutaj znowu jest kolanko i tutaj znowu jest kolanko, więc skorzystam z tego i utnę tutaj. Żeby troszeczkę przyspieszyć poza kamerą, te wszystkie ucięte kawałki, które miałam, powkładałam do różnych metod ukorzeniania roślin. No i tutaj, jak widzicie, mamy dwa kawałki maranty, przepraszam, słowa mi zabrakło. Mamy dwa kawałki maranty po prostu włożone w perlit. To jest metoda, którą ja osobiście najmniej lubię. Nie ogarniam perlitu, nie przepadam za nim, więc jest bardzo duża szansa na to, że te akurat kawałki maranty mi po prostu zgniją, co też jak najbardziej Wam oczywiście pokażę, jeżeli mi zgniją, bo jakby no to nie jest wstyd, że komuś coś nie wychodzi. Ja się po prostu z perlitem nie lubię, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc pierwsza, że tak powiem, metoda ukorzeniania maranty, perlit, mokry po prostu perlit. Tutaj jak widzicie mamy kilka kawałków, bodajże trzy, nie, tutaj są dwa kawałki maranty włożone po prostu w keramzyt i to jest metoda, którą ja najbardziej lubię, po prostu wręcz uwielbiam. To jest metoda przelewowa, prysznicowa, więc będę prysznicować tą marantę i zobaczymy, jaki z tego będzie efekt. Natomiast tutaj mamy trzy kawałki maranty, które są po prostu włożone, jak możecie zauważyć, przez folię nieprzeźroczystą, po prostu do kubeczka, do którego jeszcze muszę nalać wody i tak to właśnie będzie sobie tutaj stało. Generalnie wpadłam na to, żeby folią przysłonić jak najbardziej możliwość wpadania tam światła i zobaczymy, jak ukorzeni się maranta tak po prostu, wiecie, w wodzie, ale przysłonięta, prawda? Bo wcześniej tak naprawdę to, co ja robiłam, to wkładałam sobie marantę w taki właśnie, no nie wiem, kubeczek, szklaneczkę, wszystko jedno, słoiczek, który był totalnie przeźroczysty i jakby dostęp tam był do światła. Ładnie się te maranty co prawda ukorzeniały, ale trochę to trwało, więc zobaczymy teraz, jak to będzie, kiedy to będzie po prostu przykryte. Trzy różne metody, dwie różne maranty i zobaczymy teraz 4 marca, co to z tego wyszło i czy w ogóle coś mi wyszło. No właśnie, tak to było i teraz, żeby nie było wątpliwości, jest... O! 3 marca, 8:50 prawie. Najprawdopodobniej w tamtym filmiku stwierdziłam, że zobaczymy się 4 marca. Wynika to z tego, że moja głowa cały czas usilnie twierdziła, że pierwszy wypada w poniedziałek. No przecież po co spojrzeć w kalendarz i po co to zapamiętać? No dobrze, no nieistotne. W każdym razie nic się tutaj nie zmieniło, jak widzicie. Perlit, metoda prysznicowa oraz kubeczek z wodą. No i teraz zobaczymy sobie efekty. Co prawda nie wiem, czy będą one widoczne już wszędzie, bo jak sami widzicie, no nie minęło zbyt dużo czasu, no ale jeżeli efekt będzie po prostu za mały, to ja, że tak powiem, włożę to z powrotem tam, gdzie było i zobaczymy się z tym, no powiedzmy, za 2 tygodnie kolejne, bo wydaje mi się, że już wtedy wszystkie kawałki powinny być ukorzenione, no ale tak czy siak, nie mówmy hop, bo jeszcze nie wiemy nic.
To jest maranta wyciągnięta z perlitu, co nawet widać. Tutaj w tym miejscu, jak widzicie, jest jeden malutki korzonek, no ale tutaj jak najbardziej wydaje mi się, że to miejsce gnije. I to jest bardzo, że tak powiem, możliwe. Ja nie przepadam za tą metodą, ja tego nie ogarniam. No nie lubię po prostu metody związanej z perlitem, więc wydaje mi się, że to jak najbardziej gnije, tak, jak najbardziej, więc to jest do ucięcia. Natomiast tutaj ten kawałek jak najbardziej się ukorzenia, więc no... Tam to, że tak powiem, oporządzę, ten kawałek oporządzę, prawda, odetnę, obetnę i będziemy próbować dalej, no natomiast ten się ukorzenia, więc no też trzeba mu dać jeszcze trochę więcej czasu, no bo to jest troszeczkę przykrótkie, prawda. Tutaj jest efekt metody przelewowej, metody prysznicowej i jak możecie zauważyć, tutaj również końcówki gniją i to gniją bardzo potężnie i jestem bardzo zdziwiona. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w tej metodzie, no ale dobra, tak, no jakby nie będę tego tuszować, nie będę odcinać, nie będę zatajać, nie wyszło mi, więc mi nie wyszło. No a tutaj jak widzicie w jednym miejscu korzonek jest, więc to również, że tak powiem, poprzycinam, oporządzę i również to z powrotem wróci do metody prysznicowej, do metody przelewowej, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak tą marantę w tej metodzie ukorzenić, w sensie jakie są jej efekty, prawda, bo jakby jak to robić, to wiemy. No, także jak widzicie, to wygląda tak, może jeszcze przekręcę z drugiej strony. Oj, roślinko. No, strasznie mi pogniło, masakra. Ale jak widzicie, no korzonków nie zrobiło to żadnych, poza tutaj tym jednym właśnie kikutkiem. Słabo mi idzie, oj, słabo mi idzie. No i ostatni efekt, czyli ukorzenianie w tym kubeczku z tą śmieszną folią. Tutaj nic, na tym kawałeczku nic, a nic, nawet malutkiego zalążka korzonka ja nie widzę. Tutaj również nic, też nic nie widzę i nie podoba mi się końcówka. Nie wiem, o co chodzi? Wszystkie końcówki mi gniją, a przecież naprawdę, że tak powiem, sprzęt, którym cięłam, był oczyszczony, więc co tu zaszło? Nie mam zielonego pojęcia. No ale zobaczcie tutaj, tutaj już mamy bardzo ładne korzonki, dość długie. O, takie. Naprawdę ładne. Tak więc ten kawałek ukorzenia się bardzo fajnie, no ale jak widzicie, tutaj końcówka też jest dość ciemna. No pierwszy raz się z tym spotykam, że wszystkie kawałki maranty, prawie wszystkie kawałki maranty, które ucięłam, coś tutaj podgniwają, coś tu się z nimi dzieje, co mam teraz zrobić, kurczę, jestem w szoku. No w każdym razie, no jak widzicie, nie wszystko zawsze wychodzi, nawet mi, tak więc nie macie się co przejmować, jeżeli nie wychodzi też coś wam. No i jak sami widzicie, bo teraz wydaje mi się, że widać to najlepiej na białym tle, kiedy ja tym nie ruszam, no tu ewidentnie końcówka nam gnije, te gniją nam bardzo, bardzo. No i tutaj są lekko przyciemniałe, ale no to jeszcze można by było poobserwować, tutaj oczywiście perlit, bo jest on wszędzie. No i tak, no cóż, oporządzę to po prostu, tak jak już wspomniałam, poodcinam i powkładam z powrotem tam, gdzie powyjmowałam, czyli perlit, metoda przelewowa i po prostu kubeczek z zasłoniętą folią. Generalnie powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o ten kubeczek właśnie z tą folią, to pomysł był dobry, ale moje wykonanie było słabe, bo Luśka widząc tą folię była bardzo zaciekawiona, co w tej folii jest, może jakieś mięso pieczone? Albo wiecie, jakieś przysmaki i cały czas mi nosem pycała tą folię, przesuwając tymi roślinkami, więc też jest możliwe to, że ten kawałek się ukorzenił, bo jakby cały czas był w wodzie, bo te jest bardzo możliwe, że nie zawsze były w tej wodzie, bo kiedy ja widziałam, że ona tam, wiecie, coś chodzi, pyca i tak dalej, kiedy widziałam, że te roślinki faktycznie zmieniły swoje położenie, to je poprawiałam. No natomiast, wiecie, korzystanie z tego kubeczka i jakby sprawdzanie, co się pod tą folią dzieje, jest bardzo, bardzo niewygodne, więc niby pomysł był fajny, żeby osłonić roślinkę od światła, no ale wykonanie moje nie bardzo. No dobrze, kochani, miało być fajnie, miało być interesująco, jak widzicie, maranty mnie sfejlowały i teraz trzeba to ogarniać. Wydaje mi się, że do cięcia każdej z nich użyję po prostu na świeżo czyszczonego sprzętu, w sensie, wiecie, jedno cięcie, przetarcie, chwilę poczekać, kolejne cięcie, znowu przetarcie i tak dalej, bo nie wiem, no ewidentnie coś sobie gdzieś przeniosłam, że to tak gnije, nigdy mi nic nie gniło, więc jestem w szoku, jak na to patrzę, co tu się wydarzyło, no ale no cóż, trudno, no takie rzeczy też czasem musimy popatrzeć, nie wyszło mi, więc teraz zobaczymy się, wydaje mi się, za 2 tygodnie,
i aż wezmę kalendarz do ręki, kiedy to konkretnie będzie, bo przecież ktoś wymyślił kalendarz, warto z niego korzystać. No tak, dzisiaj mamy 3, więc wydaje mi się, że 17 marca zobaczymy się z tym ponownie i zobaczymy, czy udało mi się je ogarnąć, uratować, ukorzenić, czy mi wszystkie pogniją. Mam nadzieję, że nie. Będę się starać, żeby tak nie było. No a na tą chwilę życzę Wam sympatycznego i udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek w Growboxie. Pa!